Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady, Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować Wam nową funkcję z systemu iOS 16, czyli tryb wykrywania. Obiecałem Wam to w poprzednim wpisie i dzisiaj słowa postaram się dotrzymać. Przygotowałem sobie specjalne pomieszczenie, które przede wszystkim wygrywa tym, że mam tutaj dookoła siebie w tym momencie raz, dwa, trzy, cztery różne rodzaje drzwi. Jedne są to drzwi przesuwne, jedne są to drzwi harmonijkowe, jedne są to drzwi przeszklone ze szprosem, jedne są to drzwi pełne tylko z małym okienkiem. Jest to też pomieszczenie, które jest nie dość dobrze doświetlone, tak mi się wydaje, przynajmniej tak się starałem, żeby oddać warunki przeciętnego korytarza hotelowego, które bardzo często nie są dobrze doświetlone, no a głównie pewnie tam byśmy z takiej funkcji trybu wykrywania chcieli korzystać. Zacznijmy jednak od tego, gdzie w ogóle znajdziemy tę funkcję, tryb wykrywania. Znajduje się ona w aplikacji Lupa i do niej dotrzeć możemy na kilka sposobów. Oczywiście możecie skorzystać sobie ze Spotlighta, jeśli korzystacie z Braille'a, to na ekranie głównym możecie zacząć pisać Lupa i też Wam ta aplikacja wyskoczy, ale możecie ją również znaleźć w centrum sterowania. Jeśli jej tam nie macie, no to dodać ją sobie do centrum sterowania z poziomu ustawień. Możecie też oczywiście wywołać ją sobie za pomocą Siri i to jest te kilka sposobów, z których możemy skorzystać. Ja w tym momencie oczywiście aplikację mam uruchomioną, tylko przełączam się do niej przechodząc na prawą stronę, czyli po prostu czterema Lupa. Palcami karty, pełna przełączam wielkość. Się na aplikację. Dostępne czynności. Lupa. Mam też skonfigurowany ekran już tej aplikacji Lupa, czyli przede wszystkim funkcja wykrywania, tryb wykrywania znajduje się już na ekranie. Ustawiam ją sobie w lewym rogu. Tryb wykrywania. Przycisk. Tryb wykrywania. Dostępne czynności. Możemy oczywiście wejść sobie w ustawienia i poustawiać tutaj najróżniejsze rzeczy, na przykład to, żeby telefon nam wibrował, określając odległość od wykrytych drzwi. Im więcej wibracji, im częstsze one są, tym jesteśmy bliżej danego obiektu. Oczywiście określamy sobie w ustawieniach też dystans, po jakim jak gdyby skokowo ma się zmieniać ta odległość. Domyślnie są to 2 metry. W ustawieniach też możemy włączyć sobie anonsowanie dźwiękami. Wtedy dźwięki pojawiają się coraz częściej, są to wyższe dźwięki. No i oczywiście też możemy włączyć anonsowanie mową. Ja w tym momencie mam to powyłączane. Dlaczego? To Wam pokażę później. Na razie na potrzeby demonstracji po prostu mam to wyłączone i będziemy korzystać z informacji, które będzie przekazywał nam VoiceOver. Zacznijmy zatem od uruchomienia tego trybu. Ja też ustawię się tak, żebym miał w zasięgu kamery jakieś drzwi i w takim razie zobaczmy, co ten zaznaczone tryb aparaty. Tryb wykrywania. Wykrywania, ja go teraz dostępne aktywuję. Tryb wykrywania włączony. Odsłaniam kamerę. Drzwi włączone. I tak, nie mamy automatycznego anonsowania, więc u dołu ekranu pojawiają się informacje. Drzwi w odległości 1,5 metra. Drzwi w odległości 1,5 metra. Wahadłowe. Wahadłowe, czyli drzwi, które otwierają się lewo, prawo. Logo inne. Logo inne, czyli nie zostało tutaj wykryty żaden symbol, na przykład toalety, albo symbol z numerem drzwi. Drzwi w odległości 1, wykrywanie drzwi. Włączone. Okej, okay, ja przesunę się trochę w bok. Wahadłowe. I zobaczmy, albo może poruszam po prostu kamerą. Drzwi w odległości 1, obróć klamkę lub gałkę, wahadłowe. Obróć klamkę lub gałkę. Mam taką informację. Niestety nie mam informacji takiej, jaka była w zapowiedziach, czy ja te drzwi powinienem pociągnąć do siebie, popchnąć, czy przesunąć. A jeśli mowa o drzwiach przesuwanych, to ja w tym momencie obracam się i staję naprzeciwko drzwi, które są drzwiami właśnie typowymi drzwiami przesuwanymi. Co mi tutaj VoiceOver powie, co wykryje lidar? Niczego nie wykryto. Niczego nie wykryto. On drzwi przesuwanych, jakbyście nie wierzyli, to popatrzcie, ja podchodzę do drzwi, odsuwam, zasuwam. Dobra, on tych drzwi nie wykrywa, no to inna zagadka w tym momencie. Ustawię się tak, żeby pokazać mu drzwi
harmonijkowe, takie typowe, drewniane, z elementami szklanymi. Co mi powie tutaj? Niczego nie wykryto. Niczego nie wykryto. Niczego nie wykryto. Więc jest według mnie dość słabo. Te drzwi w takim razie otworzę i sprawdźmy, czy w tym momencie chociaż wykryję, bo powinien mi powiedzieć, że przede mną znajdują się otwarte drzwi. Sprawdźmy, czy da radę. No. Drzwi w odległości 1,5 metra. Wahadłowe. Logo, inne. Mówi, że są to drzwi wahadłowe. Drzwi w odległości 1,5 wahadłowe. Czyli teoretycznie takie drzwi, które powinny się otwierać na zawiasach. Wahadłowe. A drzwi w odległości 1,5 metra. Ani takie nie są, ani nie mam informacji, że są to drzwi otwarte, a taka informacja powinna się pojawić. OK. No to zobaczmy jeszcze inne drzwi. W tym momencie będą to drzwi, które będą drzwiami ze szprosem, mniej więcej w odległości 1,5 metra. Zobaczmy, co nam powie VoiceOver. Obróć klamkę lub gałkę, wahadłowe. Drzwi w odległości 1 metr. Obróć klamkę lub gałkę, wahadłowe. Obróć klamkę lub gałkę, wahadłowe. Dobra, a nie mówi, że są to drzwi z przeszkleniem, a powinien powiedzieć? Drzwi w odległości 1,5 metr, szybowe. O, mówi, szybowe. Czyli czasami mówi to, później zaraz wam pokażę, jak to działa automatycznie, ale czasami mówi, że szybowe, oczywiście chodzi tutaj o drzwi z przeszkleniem. Czasami podaje też więcej informacji, zaraz spróbuję pokazać mu jeszcze inne drzwi z bliższej odległości i zobaczymy, czy powie trochę więcej szczegółów. Teraz mamy przed sobą drzwi drewniane. Najbliższe drzwi 0,5 metra. Najbliższe drzwi 0, wykrywanie osób, wyłączone, wykrywanie drzwi, no, najbliższe drzwi 1 metr, najbliższe drzwi, najbliższe nie drzwi 1 metr. Nie mam szczegółów. Najbliższe drzwi 1, najbliższe drzwi 1, najbliższe, jeszcze, najbliższe drzwi 1 metr, kręćmy. Najbliższe drzwi 1, najbliższe drzwi 1 metr, najbliższe drzwi 1 metr, najbliższe drzwi 1 metr, najbliższe drzwi 0,5 metra, wykrywanie osób, wyłączone, wykrywanie drzwi. Nie mówi nic więcej. Najbliższe drzwi 0,5, najbliższe drzwi 0,5 metra. Czasami jest w stanie nam powiedzieć, że dane drzwi są drewniane, jakie mają kolor, na przykład, że brązowy. W tym wypadku to niestety nie zadziałało. No dobra, to tak działa, jeśli chodzi o kwestie z voiceoverem, a my w tym momencie skaczemy na górę ekranu i przejdziemy sobie, kliknąłem opcję zakończ. Przechodzę teraz na dół, prawy dolny róg. Gdzie jest ta opcja? Ustawienia. Przycisk. Ustawienia. Domyślna. Przycisk. I teraz przechodzimy przez cały szereg ustawień. Ustawienie. Domyślna. Przycisk. Czekajcie. Zamknij menu kontekstowe. Pobroiłem oczywiście i pobłądziłem. Uchwyt karty. Pełna wielkość. Zaznaczone. Aparaty. Aparaty. Ustawienia. Dobra. I ustawienia. Przycisk. Lewy dolny. Dostępny czynnik. Domyślna. Przycisk. Zachowaj nową aktywność. Ustawienia. I tu jeszcze raz klikamy w przycisk ustawienia. Po wejściu jak gdyby w pierwsze ustawienia. I teraz dopiero przechodzimy do ustawień detekcji. Narzędzia dodatkowe. Tryb wykrywania. Tryb wykrywania. Są to narzędzia dodatkowe. Narzędzia dodatkowe. Nagłówek. Tryb wykrywania. Dostępne czynności. Przestaw tryb wykrywania. Tutaj możemy sobie to, co wam mówiłem, że ja już sobie spersonalizowałem aplikację i ustawiłem tak, żeby mi wygodnie się włączało, czyli te rzeczy, które chcę, żeby zostały w aplikacji lupa, to zostawiłem, tych, których nie chcę, to nie. Wstaw jasność, przestaw, wstaw kontrast. Możemy je wstawiać. Przestaw kontrast, wstaw filtry, przestaw wstaw blokada, przestaw aktywność, filtry, detektor, wykrywanie osób, detektory. Detektory. Jest to osobna sekcja i w tej sekcji znajdują się właśnie dwie pozycje. Wykrywanie osób. Przycisk. Wykrywanie osób, to już wam kiedyś demonstrowałem. I kolejna. Wykrywanie drzwi. Przycisk. Wykrywanie drzwi. Aktywujemy sobie w tym momencie jednostki. Tą nagłówek. Opcję i zobaczcie. Do wyboru mamy jednostki. Wykrywanie drzwi. Popatrzę, nagłówek. Czy nie ma czegoś jednostki. Więcej. Zaznaczone. Nie. Metry. Metry domyślnie. Stopy. Ton określa odległość. Nagłówek. Ton określa odległość. I tak jak mówiłem, im wyższy ton, tym jesteście bliżej. 2 metry. Sygnały dźwiękowe będą miały wyższy ton, gdy w strefie o wskazanym promieniu wykrytań zostaną drzwi. Co 2 metry? Odpowiedzi. Nagłówek. Dźwięki. Przełącznik. Wyłączone. Odpowiedzi dźwiękowe. Nie włączam tego, bo bardzo by wam dało po uszach, więc tego nie włączam. Mowa. Przełącznik. Wyłączone. Mowę włączę. Włączone. Haptyka. Przełącznik. Wyłączone. I włączę haptykę. Może ją będziecie słyszeć, może włączone. Nie. I
fony może powiadamiać Cię o wykryciu w pobliżu drzwi, dźwiękami oraz komunikatami głosowymi i haptycznymi. Będzie się to zdarzać tym częściej, im bliżej znajdują się wykryte drzwi. Aby słyszeć dźwięki oznajmiające wykrycie drzwi lub odległość od nich, upewnij się, że iPhone jest w trybie dzwonka. Na funkcji wykrywania drzwi nie należy polegać w sytuacjach, które mogą skutkować uszczerbkiem na zdrowiu, w sytuacjach wysokiego ryzyka lub awaryjnych, ani w nawigacji. Jak więc słyszycie, Apple dość mocno się zabezpiecza. Kolor biały sto. I tu mam jeszcze kolor obrys drzwi. Ja mam biały ustawiony, on jest domyślnym jak gdyby obrysem drzwi. Akurat tutaj listwy otaczające drzwi też mają kolor biały, więc jak gdyby wybierz kolor obrysów wykrytych drzwi stuknięciem w tył. Przełącznik wyłączony. Możemy też włączyć sobie w tym momencie stuknięcie w tył. Po co? Stuknij dwukrotnie w tył iPhone'a, aby usłyszeć więcej informacji na temat wykrytych drzwi. Słyszymy wtedy na przykład numery, albo właśnie kolory i tak dalej, i tak dalej. A ponieważ ja mam na podwójnym stuknięciu w tył inne rzeczy poustawiane, więc ja z tej funkcji nie korzystam. Ale jeśli będziecie chcieli, no to oczywiście bawcie opisy się. Opisy na głowie. No i mamy tutaj opisy. Możemy włączać lub wyłączać dodatkowe opisy, te, o których mówiłem. Atrybuty drzwi włączone. Przycisk. Atrybuty drzwi. Funkcja atrybuty drzwi podaje szczegółowe informacje o cechach wykrytych drzwi, na przykład ich kolorze, materiale i kształcie. Mam to włączone. Atrybuty drzwi włączone. Przełącznik włączone. I tu mamy też kolejną opcję nazywaną jako atrybuty drzwi, czyli mamy na tym etapie jeszcze błąd w tłumaczeniu. Jest to czwarta beta, więc może to zostanie poprawione. Opis dekoracji drzwi zawiera informacje o napisach lub znakach znajdujących się na wykrytych drzwiach lub obok nich. Więc warto obie funkcje sobie włączyć. Jak słyszycie, wszystkie te informacje mogą być nam pomocne. Opis dekoracji i drzwi zawiera informacje o opis dekoracji i drzwi zawiera dobra. Opis dekoracji i drzwi tu zawiera wszystko informacje mamy, o napisach więc znakach wracamy. Zobaczymy, czy jest OK, czy jest po prostu narzędzie. Wódź. Wykrywanie jednostki. Dobra, po prostu wracamy. Haptyka. Teraz OK. Narzędzie. I włączam anonsowanie. Stanę dostępne sobie też czynności. Tak, żeby mieć drzwi w zasięgu kamery. Wizjer, obrazek, i wizjer, zaznaczone, aparat, tryb wykrywania. Tryb wykrywania włączony. Dostępny tryb wykrywania włączony. Automatyczna mowa. Drzwi w odległości 1,5 m, obróć klamkę lub gałkę, wahadłowe. Drzwi w odległości 1,5 m, wahadłowe. Zasłaniam. Zbyt mamy światła, wykrywanie wstrzymane. Przejdę sobie teraz w to miejsce, gdzie mieliśmy drzwi w odległości metra, te przeszklone. Drzwi w odległości 1 metr szybowe. Drzwi w odległości 1 metr obróć klamkę lub gałkę, wahadłowe. Tak, zbyt a teraz zatrzymane. Przycisk. Stańmy sobie przed tymi brązowymi drzwiami, co wcześniej był taki skąpy komunikat. Drzwi w odległości 0,5 metra, obróć klamkę lub gałkę, wahadłowe. Drzwi w odległości 1 metr, wahadłowe. Nie ma nic więcej. Wahadłowe. Drzwi w odległości 1 metr. Drzwi w odległości 1 metr, wahadłowe. Dobra. No zbyt to jeszcze zobaczmy w takim wstrzymane. Razie te drzwi, które są otwarte, czy one zostaną nam zaanonsowane tym razem jako drzwi otwarte. Wykryto 3 drzwi. Drzwi obróć klamkę lub gałkę, wahadłowe. Wykryto 2 drzwi. Otwarte drzwi w odległości 1,5 metra. Tym razem drzwi w odległości 2 metry szybowe. Otwarte drzwi. Drzwi w odległości 2 metry obróć klamkę lub gałkę. Drzwi w odległości 2,5 metra obróć klamkę lub gałkę. Otwarte drzwi w odległości 2 metry obróć klamkę lub gałkę, wahadłowe. A teraz drzwi w odległości 1,5 metra, wahadłowe. Drzwi w odległości 1 metr. Drzwi w odległości 1 metr, wahadłowe. To on je widzi i interpretuje jako drzwi, ale jako drzwi wahadłowe, a nie drzwi przesuwne. Drzwi w odległości 1 metr. Drzwi w odległości 1 metr, wahadłowe. Okej. Okay. Jak zatrzymujemy tą funkcję, żeby nam cały czas nie gadało? Wykryto 2 drzwi. Drzwi w odległości 1 metr, wahadłowe. Ekranu niczego nie wykryto. Mamy drzwi w odległości 1 metr. Zakończ, jeśli dobrze karta pamiętam. Karta odległości 1 metr, wahadłowanie drzwi. Wykrywanie osób. Najbliższe drzwi. Najbliższe drzwi. No, najbliższe drzwi. Zakończ. Drzwi w odległości 1,5. Klikam zakończ obrazek, i w tym momencie skończyło się anonsowanie automatyczne. Jak więc widzicie, aplikacja może być nam bardzo pomocna. Ja aktualnie nie mam możliwości sprawdzenia, jak to działa w jakimś takim korytarzu hotelowym. Mam nadzieję, że bez problemu uda mi się wybrać na urlop za jakieś 2 tygodnie i wtedy będę mógł to sprawdzić w praktyce. I wtedy chętnie podzielę się z Wami jakimiś moimi wrażeniami, na przykład w komentarzach, czy to pod tym nagraniem, czy na mojej szufladzie. Na dzisiaj bardzo Wam dziękuję. Ciekaw jestem Waszych uwag, komentarzy. Jeśli sami będziecie testować tą aplikację, napiszcie, co sądzicie właściwie o tej funkcji systemowej w iOS 16. Przypominam, że funkcja ta działać będzie w urządzeniach z LiDAR-em, czyli wszystkich iPhone'ach Pro od wersji 12 wzwyż i niektórych iPadach Pro
Niestety nie pamiętam od którego modelu, więc to już musicie sobie sami sprawdzić. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Przypominam oczywiście, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, o zasubskrybowaniu kanału, żeby nie umknęły Wam żadne nowości na kanale. I cóż, zapraszam do oglądania kolejnych vlogów z mojej szuflady. Kłaniam się nisko. Piotr Witek.